Kryminatorium. To jedna z najbardziej tajemniczych spraw, z jakimi miałem ostatnio do czynienia. Dzisiejszy podcast jest dopełnieniem do filmu, który pojawił się na kanale Niediegetyczne. Zakładam więc, że wszyscy, którzy chcą posłuchać podcast, ten film już widzieli. Jeżeli nie, to odsyłam was na kanał Niediegetyczne, którego również jestem autorem. I tam znajduje się film opowiadający o sprawie zabójstwa Małgorzaty Targowskiej-Grabińskiej. Film jest szczegółowy, w filmie pojawiają się zdjęcia z akt, w filmie pojawiają się fotografie związane ze sprawą, jednak w dzisiejszym odcinku podcastu chciałbym opowiedzieć o wielu szczegółach, o których nie opowiedziałem w filmie. Zarówno dzisiejszy podcast, jak i film powstał w oparciu o informacje zebrane przez ludzi z serwisu Zbrodnie z Archiwum X. Ten profil możecie znaleźć na Facebooku, serdecznie polecam, pojawia się tam wiele ciekawych spraw kryminalnych. Jak wskazuje nazwa, są to niewyjaśnione sprawy kryminalne sprzed lat. Zazwyczaj publikuję podcasty w poniedziałek. Dziś jest wyjątek, ponieważ chciałem, aby podcast i film zostały opublikowane w tym samym czasie. Więc jeżeli słuchacie tego materiału przed godziną 21, przypominam, a raczej informuję, bo w podcaście o tym nie wspominałem, że o godzinie 21 na antenie RMF FM będzie można usłyszeć mnie razem z Danielem Dykiem i będziemy opowiadać o sprawach kryminalnych. Przyznam, że jest to mój debiut, więc bądźcie wyrozumiali. Na pewno jakiś stres będzie mi towarzyszyć, ale mam nadzieję, że z odcinka na odcinek będzie coraz lepiej. Będziemy opowiadać w każdą niedzielę przez całe wakacje o zbrodniach, o sprawach kryminalnych, o sprawach niewyjaśnionych, tajemniczych, przerażających. Zazwyczaj będą to sprawy, o których wspominałem już w podcaście, jak również o których pojawiały się filmy na przestrzeni ostatnich 3 lat, ale pewnie wybierzemy również i takie wątki, o których zarówno u mnie na kanale, jak i w podcaście nigdy nic nie mówiłem. Kryminatorium w RMF FM w każdą niedzielę od godziny 21. Myślę, że to już jest najlepszy moment, aby przejść do opowieści na temat zabójstwa Małgorzaty Targowskiej-Grabińskiej. Tak jak wspominałem, najpierw polecam obejrzenie filmu na kanale Niediegetyczne, a dopiero potem odsłuchanie podcastu. Zaczynamy. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Wiemy już o okolicznościach całej sprawy, więc nie będę się bawić w budowanie napięcia. Zakładam, że jeżeli słuchacie podcastu, to oglądaliście już film, więc będę po prostu rozwijać te wątki, o których wspominałem w filmie. W magazynie Zbrodnie z Archiwum X możemy znaleźć dokładną rekonstrukcję tego zdarzenia. Jest to oczywiście hipotetyczny przebieg zdarzeń, ale według znalezionych na miejscu dowodów, ten przebieg zdarzeń wydaje się być najbardziej prawdopodobny. Morderca obiecał podczas rozmowy telefonicznej, że wyjaśni na kartce powód swojego przyjścia oraz zostawi w mieszkaniu puszkę farby, czyli lakier. Gdy odłożył słuchawkę, Aleksander Grabiński spokojnie wrócił do swojej pracy i kontynuował negocjacje z zagranicznymi gośćmi. Tymczasem zabójca zaatakował. Miał już wtedy pewność, że drugi z domowników nie zaskoczy go. Aparat telefoniczny, z którego rozmawiał, znajdował się w salonie. Jednak sprawca użył noża, którego musiał zabrać z kuchni. Po zakończeniu rozmowy musiał więc udać się najpierw do kuchni. Może wykorzystał nieuwagę kobiety, a może poszedł tam pod innym pretekstem. Gdy ma już w ręce te śmiertelne narzędzie, przystępuje do ataku. Małgorzacie udaje się przedostać do sypialni. Spoglądam właśnie na plan mieszkania Grabińskich. Sypialnia była tuż obok pomieszczenia, w którym leżały zwłoki. Małgorzata przedostaje się do tego pokoju i usiłuje zamknąć drzwi przed mordercą. Jednak on jest silniejszy. Udaje mu się wejść do środka i zadaje pierwszy cios. To właśnie na framudze tych drzwi odnaleziono ślady linii papilarnych. Pamiętacie pewnie z filmu, że sprawca starał się wytrzeć ślady. Odcisków nie było chociażby na narzędziu zbrodni oraz słuchawce telefonu. Zapomniał jednak o drzwiach. Moment, w którym szarpał się z drzwiami i próbował wejść do pokoju, w którym przebywała Małgorzata, na pewno był dla niego bardzo emocjonujący. Wówczas skupiał się tylko
na tym, aby zakończyć tę sprawę, aby zbliżyć się do ofiary i zadać ten pierwszy cios. Nie myślał o pozostawionych na framudze odciskach i w efekcie nie zatarł tych śladów przed wyjściem z mieszkania. Wróćmy jednak do momentu ataku. Jak już wspomniałem, napastnik zadaje pierwszy cios. Być może od razu dźga po raz drugi. Później zadaje głęboki cios w klatkę piersiową. Wskazuje na to rozprysk na wewnętrznej stronie drzwi sypialni. Małgorzata nie poddaje się. Walczy o życie, ale ma coraz mniej siły. Chwyta dłonią za krwawiącą klatkę piersiową. Wiemy o tym, ponieważ na jej lewej dłoni zabezpieczono liczne ślady od krwi. Mimo wszystko udaje jej się wydostać z sypialni i przebiec do salonu. Tam oczywiście ponownie dobiega do niej morderca. Tym razem sprawca używa przedmiotu, który przyniósł ze sobą. To kolejny dowód na to, że morderca przyszedł do mieszkania z konkretnym zamiarem. Zamiarem zabójstwa. Chodzi o biały sznurek. Sprawca owija go wokół szyi kobiety i mocno zaciska. Warto zaznaczyć, że tuż obok za ścianą przebywali wówczas lokatorzy. Cała kamienica należała do Grabińskich. W domu tym wynajmowali jeszcze dwa mieszkania. Nikt niczego nie słyszał. Małgorzata miała trochę czasu, aby krzyczeć, aby wołać o pomoc. Podczas barykadowania drzwi, podczas samego ataku, jednak sąsiedzi nie zwrócili na nic uwagi. Przynajmniej taką wersję przedstawiali milicji. Sprawca mógł być zaskoczony, że ta szczupła i drobna kobieta stawia tak duży opór. Podczas szamotaniny na twarzy kobiety pojawiły się otarcia na skórkę na lewym policzku oraz na powiece. Najprawdopodobniej ślady po walce miał również sprawca. W trakcie szamotaniny przewrócili się na podłogę. W tym momencie cały czas zaciskał pętlę. To były ostatnie minuty życia kobiety. Wtedy Małgorzata nie miała już możliwości, aby wołać o pomoc. Nawet jeżeli udałoby się jej wydobyć jakiś dźwięk, to byłby on zbyt cichy, aby zaalarmować kogokolwiek. W tym samym czasie, czyli około godziny 9:30, z sąsiedniej posesji wyjeżdża sąsiadka. Kobieta zwraca uwagę na zaparkowany obok domu Grabińskich samochód. To jasnozielone Volvo typu kombi. Pojazd ma otwarty bagażnik, a obok niego stoi mężczyzna oraz kobieta w sportowych bluzach. Para miała około 30 lat, włosy koloru blond. Kobieta odniosła wrażenie, że to obcokrajowcy. Wyglądali na obywateli krajów Skandynawii. Czy były to osoby, które współpracowały z mordercą? Czy może ten samochód pojawił się przed domem właśnie o tej porze, zupełnie przypadkowo? Tego nigdy nie udało się ustalić. Nawet jeżeli ci ludzie nie mieli związku z zabójstwem, bo tak mogło przecież być, to mogli być bardzo ważnym świadkiem. Mogli wnieść wiele nowych informacji. Może sprawca, wychodząc z mieszkania, mijał ich nawet i oni dokładnie widzieli jego twarz. Niestety tego prawdopodobnie nigdy się już nie dowiemy. Wróćmy jednak do wydarzeń, które w tej samej chwili mają miejsce w mieszkaniu Grabińskich. Małgorzata traci przytomność. Być może już wtedy umiera. Sprawca wykręca jej ręce do tyłu i związuje dłonie tym białym sznurkiem, który przyniósł ze sobą i który chwilę wcześniej użył jako narzędzia zbrodni do zaciśnięcia pętli na szyję. Z filmu pamiętacie pewnie, że Małgorzata miała podcięte gardło. Możliwe, że po związaniu rąk dawała jeszcze znaki życia. Może zabójca chciał mieć absolutną pewność, że Małgorzata nie przeżyje. Silnym i zdecydowanym ruchem przecina przednią część szyi oraz tchawicę. Rana cięta ma długość 12 cm. Szerokość rany miejscami dochodzi aż do 6. Nieco wyżej znajduje się kolejna rana, mniejsza. Z informacji protokołu sekcyjnego będzie można przeczytać, że cięcie niemal całkowicie przeciało tchawicę. Tego ataku kobieta już nie mogła przeżyć. Lekarz, który badał ciało, oszacował czas zgonu na 9:35. Sekcja zwłok, która wykonana została już kolejnego dnia, nie potrafiła jednoznacznie ustalić przyczyny śmierci. Małgorzata mogła umrzeć przez uduszenie, w wyniku ran kłutych, albo przez cięcia na szyi. Najprawdopodobniej wszystkie obrażenia zostały zadane tym samym przedmiotem, nożem kuchennym, który został znaleziony obok zwłok.
Zabójca zabiera z szyi kobiety łańcuszek, a z palca obrączkę ślubną. Robi to bardzo brutalnie, na tyle, że dochodzi do rozerwania palca serdecznego. Następnie kieruje swoje kroki do pokoju obok. Zabiera stamtąd poduszkę i wraca do ofiary. Kładzie ją na twarzy kobiety. Dlaczego? Może nie chciał patrzeć na twarz swojej ofiary. Może miało mu to ułatwić plądrowanie mieszkania lub pozorowanie napadu rabunkowego. To tylko hipotezy. Aleksander Grabiński przyzna później, że poza biżuterią, którą miała na sobie Małgorzata, sprawca mógł również zabrać złote drobiazgi z toaletki kobiety. Mężczyzna nie był jednak w stanie stwierdzić, których przedmiotów konkretnie brakuje. Żona nosiła taki bardzo cieniutki łańcuszek, znaczy na szyi nosiła łańcuszek z krzyżykiem złotym. No to zniknęło. Obrączkę nosiła na ręku, ta obrączka, o ile pamiętam, też zniknęła. Więc takie jakieś drobne rzeczy, które były tuż przy niej, były wzięte, natomiast te, które wokół leżały, były nietknięte. Zginęły także dwa scyzoryki z lodziem szwajcarskiej firmy. Jeden z nich był przechowywany w sypialni, a drugi na półce pod sejfem. Był również trzeci, taki sam scyzoryk, którego sprawca nie wziął ze sobą. Aleksander przyznał później, że w mieszkaniu znajdowało się wiele przedmiotów, które już na pierwszy rzut oka przyciągały uwagę i wyglądały na kosztowne. Gdyby sprawca działał z pobudek rabunkowych, na pewno zabrałby ze sobą znacznie więcej fantów. Posłuchajcie wypowiedzi Aleksandra. Wokół były, nie wiem, popielniczki srebrne, które w tym czasie miały dużą wartość. Srebro w tym czasie miało bardzo dużą wartość. Jakieś lichtarze ze srebra, które łatwo wziąć i łatwo spieniężyć i w ogóle były nietknięte. Na ten temat wypowiada się również milicjant pracujący nad tą sprawą. Rabunek nie był chyba motywem tejże zbrodni. Ale jak mówię, to są moje odczucia. Nóż, którego użył zabójca, leżał niedaleko ciała. Może sprawca planował zabrać ze sobą narzędzie zbrodni, ale ostatecznie o tym zapomniał. Może zrobił to celowo. Kilka godzin później zwłoki Małgorzaty znajduje jej mąż. Jest w kompletnym szoku. Na miejsce przyjeżdża policja i pogotowie ratunkowe. Jednak jeszcze tego samego dnia, czyli 9 maja około godziny 22, w domu Grabińskich rozlega się telefon. Nieznajomy mężczyzna rozpoczyna rozmowę od słów. Cześć kochanie. Osoba, która odebrała telefon na ulicy Szczuczyńskiej, nie wie, o co chodzi. Odpowiada, że to pomyłka oraz pyta, z kim nieznajomy chce rozmawiać. Wtedy pada odpowiedź. Właśnie z tobą, kochanie. 3 dni później do mieszkania ponownie telefonuje nieznajomy. Tym razem telefon odbiera Aleksander. Dopytuje, kto dzwoni, jednak nie ma żadnej odpowiedzi. To głuchy telefon. W słuchawce słychać jedynie dźwięk ciężkiego i przestraszonego oddechu. Poza tym rozmówca nie wydaje z siebie żadnego dźwięku. Taka sytuacja trwa około 20 sekund. Aleksander nasłuchuje aż do momentu, w którym to tajemniczy rozmówca odkłada słuchawkę. Czy był to przypadkowy głuchy telefon? Czy może do mieszkania Grabińskich zadzwonił sprawca albo osoba związana z zabójstwem? A może była to osoba, która miała ważne informacje i do ostatniej chwili zastanawiała się, czy zdradzić je podczas tej rozmowy? Młodsi słuchacze mogą nie pamiętać czasów telefonów stacjonarnych. Obecnie raczej rzadko możemy spotkać się z głuchymi telefonami, ale kiedyś było to bardzo częstym zjawiskiem. Sam pamiętam, że gdy byłem dzieckiem, wielokrotnie odbierałem takie połączenia i również słyszałem tajemniczy oddech nieznanego rozmówcy. Nie doszukiwałbym się tutaj powiązania ze sprawą śmierci kobiety. Jednak mimo wszystko ten wątek niewyjaśnionych połączeń jest na tyle interesujący, że zdecydowałem się o nim opowiedzieć. Ta sprawa jest niezwykła. Śmierć najbliższej osoby to zawsze coś strasznego. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak trudna musi być ta strata, gdy chodzi o żonę,
w dodatku, która zginęła w tak makabrycznych okolicznościach. Aleksander musi się zmierzyć z czymś jeszcze. To właśnie on słyszał głos zabójcy na chwilę przed śmiercią ukochanej żony. Wówczas była to dla niego zwykła rozmowa telefoniczna. W żadnej chwili nie czuł niepokoju. Nie analizował każdego słowa, nie zastanawiał się wówczas nad intonacją, akcentem czy barwą głosu swojego rozmówcy. Gdyby tylko wiedział, jak ważne będą to potem informacje. Mimo wszystko, kilka szczegółów z tej rozmowy udało mu się zapamiętać i zaraz o nich opowiem. Grabiński określał głos sprawcy jako łagodny i uprzejmy. Ten mężczyzna przedstawił się nawet z nazwiska. Jednak Aleksander go nie zapamiętał. Pamiętał jedynie, że końcówka tego nazwiska brzmiała na ski. Ale nawet gdyby dobrze je zapamiętał, a nawet zapisał, to i tak pewnie nie wniosłoby to niczego nowego do śledztwa. Trudno sobie chyba wyobrazić, że człowiek, który miał już w planach dokonanie zabójstwa, przedstawiłby się swoim prawdziwym nazwiskiem. Mężczyzna informował o szczegółach związanych z puszką farby w sposób elokwentny. W internecie niewiele jest informacji na temat tej sprawy. Obszerne źródło wiedzy to na pewno serwis facebookowy Zbrodnie z Archiwum X. Jest również program Listy Gończe, w którym wypowiada się sam Aleksander. Pozwólcie, że wkleję fragment jego wypowiedzi dotyczący głosu tajemniczego mężczyzny, który przyniósł do mieszkania puszkę farby. Głos miał bardzo spokojny, opanowany, rzeczowy. Nie było tam ani cienia jakiegoś tam prostactwa, braku kultury czy czegoś takiego. Przy tej krótkiej rozmowie tylko mogłem to wysnuć takie wnioski. Był domofon założony, także można było po pierwsze widzieć osobę, z którą się rozmawia, po drugie rozmawiać z nią. I jeżeli ktoś był, to często się zdarzało, że ktoś nieodpowiedzialny, czy ktoś, kto nie wiadomo było, kim jest, dzwonił, Małgosia go nie wpuszczała. Także ktoś musiał być bardzo przekonywujący, jeżeli wpuściła nieznajomego. Około godziny 10 do Małgorzaty próbuje dodzwonić się teściowa jej brata. Jednak ta nie odbiera już telefonu. Około 12 dzwoni kolejny telefon. Tym razem to ciocia. Godzinę później próbuje dodzwonić się znajomy. Żadne z połączeń nie zostało odebrane. Drzwi nie są zamknięte na klucz. Aleksander początkowo myśli, że jego żona poszła na chwilę do piwnicy i dlatego mieszkanie jest otwarte. Po wejściu do środka słyszy włączone radio i widzi nieruchome na podłodze ciało. Początkowo myśli, że to żart, ale prawda okazuje się być zupełnie inna. Nagrywając ten podcast, zacząłem wyobrażać sobie tę sytuację i emocje, jakie targały wtedy Aleksandrem. Przyznam, że aż mam ciarki na plecach. Małgorzata miała na sobie to samo ubranie, jakie miała podczas gdy jej mąż wychodził rano z domu. W salonie nie widać żadnych śladów plądrowania. Obok w sypialni otwarta jest szafa, a na podłodze wyrzucona z niej bielizna. Mężczyzna stara się niczego nie dotykać i od razu powiadamia milicję. Po przyjeździe funkcjonariusza Aleksander jest w kompletnym szoku. Do tego stopnia, że nie jest w stanie odpowiadać nawet na najprostsze pytania. W jednej chwili wywróciło się do góry nogami całe jego życie. Dlaczego? Przecież nic na to nie wskazywało. W budynku należącym do Grabińskich w piwnicy pracowali stolarze. Nie było ich co prawda w momencie zabójstwa, ale trafili na celownik śledczych. Pracowników wynajął Aleksander. Mieli oni klucze do drzwi wejściowych budynku oraz do piwnicy, ale nie dysponowali kluczami do poszczególnych mieszkań. Milicja sprawdziła ich alibi i szybko zostali skreśleni z listy podejrzewanych osób. Sprawdzono również innego stolarza, który pracował u Aleksandra 5 lat wcześniej. Mężczyzna był przestępcą, jednak ten trop także okazał się błędny. W
niewielkiej odległości przy ulicy Szczuczyńskiej mieszkał chory psychicznie mężczyzna. Był karany. 2 lata wcześniej wyszedł z więzienia, a 2 miesiące wcześniej wyszedł z kolei z zakładu psychiatrycznego. Po alkoholu włączała się u niego agresja. Udało się ustalić, że handluje lakierami i artykułami stolarskimi. Mogłoby się wydawać, że idealnie pasuje do naszego sprawcy. Jednak ten trop również okazał się mylny. Milicjanci dokładnie sprawdzają tego mężczyznę i zostaje wykluczony z listy podejrzanych. Przez pewien czas w kręgu podejrzanych znajduje się nawet sam Aleksander. Trafia na komendę i jest przesłuchiwany. Jeden z milicjantów chce wymusić od niego przyznanie się do zabójstwa i uderza go otwartą dłonią w twarz. Doskonale wiecie, że partner albo mąż w przypadku zabójstwa jest pierwszym na celowniku i bardzo często taka osoba okazuje się również sprawcą. W tym jednak wypadku nie było takiej możliwości, ale o tym już wiecie, bo wspominałem o tym w filmie. Przesłuchano także pracowników firmy, w której pracował Aleksander. Przesłuchano również pracowników wydawnictwa, w którym pracowała Małgorzata. Milicjanci łącznie rozmawiali z 10 osobami. Wszystkim tym osobom pokazano również portret pamięciowy domniemanego sprawcy. Nikt nie rozpoznał na rysunku znajomej twarzy. Przenieśmy się do hipotez. Skupię się na tych 2 ostatnich, o których mówiłem w filmie. Jak pamiętacie, sprawca mógł próbować upozorować motyw seksualny. Wyrzucił z szuflady bieliznę, a nawet ściągnął ofierze majtki. Jednak Małgorzata nie została zgwałcona. W powieści Igła główny bohater również pozorował zabójstwo na motyw seksualny. Posłuchajcie sami fragmentu, który przeczyta dla was Mikołaj. Cofnął się i spojrzał na ciało z ukosa. Coś tu nie grało. Spróbował wyobrazić sobie sposób rozumowania zboczeńca seksualnego. Gdyby chorobliwie pożądał takiej kobiety jak Una Garden i zabił ją tylko dla seksualnego zaspokojenia, co zrobiłby na jego miejscu? Oczywiście, że taki wariat chciałby ją dokładnie obejrzeć. Faber nachylił się nad ciałem, chwycił koszulę przy szyi i rozdarł aż do pasa. Lekarz policyjny wkrótce odkryje, że nikt jej nie zgwałcił, ale Faber nie przypuszczał, żeby to odgrywało jakąś istotną rolę. Uczęszczał kiedyś na zajęcia z kryminologii w Heidelbergu i wiedział, że zdarzały się nieskonsumowane zbrodnie seksualne. Poza tym dla samej tylko chęci zmylenia wroga nie potrafił posunąć się aż tak daleko. Co by nie mówić, połączenie wydarzeń z powieści z prawdziwymi okolicznościami zbrodni działa na wyobraźnię. Jestem pewny, że słuchając przed chwilą zdań czytanych przez Mikołaja, próbowaliście wychwycić jak najwięcej zbieżnych elementów. Może próba doszukiwania się czegokolwiek z powieści to lekka przesada, a może... No właśnie, dopóki sprawca nie zostanie złapany, to naprawdę niczego nie powinniśmy wykluczać. Przejdźmy do kolejnej hipotezy, tej najbardziej prawdopodobnej, czyli zabójstwo w wyniku fatalnej pomyłki i nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Już kilka dni po zdarzeniu w gronie najbliższej rodziny Małgorzaty zaczęły krążyć nieśmiałe domysły, że za zbrodnią może stać służba bezpieczeństwa. O tej hipotezie Aleksandrowi powiedziała żona jednego z milicjantów, którzy pracowali nad sprawą. To ona nieoficjalnie zwróciła uwagę na to, że śmierć mogła być wynikiem pomyłki. Jednak dopiero w 2004 roku ta hipoteza stała się czymś więcej niż tylko teorią spiskową. W ogólnokrajowej prasie zaczęły pojawiać się informacje na ten temat. Sprawca miał posiadać niedokładne rozpoznanie co do tożsamości swojej ofiary, przez co pomylił 2 kobiety o takim samym nazwisku. Te 2 kobiety w dodatku mieszkały w niewielkiej odległości od siebie. Ojcem jednej z tych kobiet był mężczyzna, który występował w sądzie m.in. jako oskarżyciel posiłkowy w sprawie o zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki. W filmie o tym nie wspominałem, ale teraz wiecie już, o jak wielkiego kalibru proces chodziło.
pojawiło się przypuszczenie, że była to zemsta, że miała być to zemsta na prawniku, który zaangażował się w ten głośny proces. W filmie wspominałem również o innej zbrodni, dokonanej na matce warszawskiego prawnika. Tym razem znowu była to postać związana z procesem o zabójstwo księdza Jerzego. Matka prawnika została zamordowana, a ta zbrodnia również nie została wyjaśniona. Co więcej, tego zabójstwa dokonano w dniu komunistycznego święta państwowego, 22 lipca 1989 roku. Był to Narodowy Dzień Odrodzenia Polski, święto, którego dzisiaj już nie obchodzimy. W filmie również o tym nie wspominałem, ale Małgorzata Grabińska również została zamordowana w dniu państwowego święta. 9 maja to Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności, obchodzone w byłym bloku wschodnim. Oczywiście, racjonalnie myślące osoby powiedzą pewnie, że może być to czysty przypadek. Że dziennikarze doszukiwali się na siłę wszelkiego rodzaju powiązań. Jednak dwa zabójstwa członków rodziny wysoko postawionych prawników, którzy byli zaangażowani w ten sam głośny i kontrowersyjny proces, naprawdę może być przypadkiem? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. To wciąż tylko hipoteza, ale bez wątpienia ta najbardziej prawdopodobna. Sprawdzić próbował to Instytut Pamięci Narodowej, który bada zbrodnie dokonane przez komunistów. Nie udało znaleźć się żadnych śladów. Ale ku tej hipotezie skłaniał się także sam Aleksander Grabiński. Gdy o sprawie było głośno w 2004 roku, okazało się, że akta dotyczące sprawy zaginęły w tajemniczych okolicznościach. To był kolejny argument, który mógł łączyć zabójstwo z komunistyczną zbrodnią. Może ktoś po latach ukrył ważne dokumenty, aby dociekliwi dziennikarze nie znaleźli czegoś nowego. Jednak po kilku latach akta zostały odnalezione, a wynik ich braku wynikał raczej z bałaganu, a nie z zaplanowanej akcji byłych agentów SB. Na koniec tej strasznej i tajemniczej opowieści chciałbym zamieścić wam jeszcze wypowiedź Aleksandra Grabińskiego. Ten fragment, tak jak wcześniejsze zapisy, które pojawiły się w podcaście, pochodzi z programu Listy Gończe. Posłuchajcie sami. Zależałoby mi na tym, żeby ta sprawa, żeby prawda wyszła na jaw. To jest najważniejsza rzecz i stąd mój apel do wszystkich, którzy mogą coś wiedzieć na ten temat, żeby te informacje ujawnili, póki jeszcze żyją, póki jeszcze mogą to ujawnić, żeby sprawa się mogła wyjaśnić. Mam szczerą nadzieję, że ten chwytający za serce apel Aleksandra Grabińskiego trafi do odpowiednich osób. Musicie przyznać, że ten temat jest bardzo, bardzo ciekawy. W sprawie pojawia się wiele hipotez, wiele teorii spiskowych. Jeżeli chcecie podyskutować o sprawie, odsyłam was do facebookowej grupy Kryminatorzy. Możecie również komentować pod wpisem na stronie kryminatorium.pl. Koniecznie zajrzyjcie także na facebookowy profil Zbrodnie z Archiwum X. Tam znajduje się wiele innych ciekawych spraw sprzed lat, które wciąż czekają na swoje wyjaśnienie. A i przypominam o Kryminatorium w RMF FM. Już dziś o godzinie 21:00 będziemy mówić o seryjnych mordercach z Polski, a w międzyczasie możecie posłuchać ciekawej, nastrojowej, wakacyjnej muzyki. Jestem ciekawy, w jakich miejscach będziecie słuchać audycji. Jeżeli jesteście na grillu, na biwaku, czy wracacie z wakacji, proszę podsyłajcie relacje. Możecie oznaczyć mój profil na Insta, jak również profil RMF. Jestem bardzo ciekawy, gdzie będziecie słuchać. Do usłyszenia.